Pokażę Wam na samym końcu, już poza tym wszystkim, jeden z moich wywiadów, jak ja w ogóle wyglądałem, jak ja mówiłem i sobie porównasz. To jest przepaść. Witajcie wszyscy widzowie w moim pierwszym odcinku na tym kanale. Nazywam się Wiktoria. Już mnie kojarzycie pewnie z pierwszego vloga, który nagraliśmy tutaj właśnie. Jeszcze z finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No i zaczynamy pierwszy wywiad. A naszym gościem jest dzisiaj... Szymon Wasylów. Cześć, witajcie. Bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie. I organizatorowi tutaj, właścicielowi mieszkania również dziękuję za kawę. A tobie za zaproszenie do programu. Dobrze, więc zacznijmy może od takiego podstawowego pytania. Jak to się wszystko zaczęło? Jak to się zaczęło? Zaczęło się, ta moja pasja związana z filmem i z filmowaniem, z kręceniem filmów, zaczęła się przed jakimiś 12, 13 laty w szkole. Mieliśmy do zrobienia projekt szkolny odnośnie narkotyków. Niektórzy musieli zrobić plakaty, inni zorganizować apel, jeszcze inni posprzątać po tym apelu. A nam przypadła taka rola, żeby nakręcić film o narkotykach. I powstał w ten sposób film Detox, który w szkole odbił się szerokim echem. Wtedy bardzo nas to zmotywowało i później stopniowo produkowałem coraz więcej filmów, oczywiście na początku dla siebie, takich czysto rozrywkowych, dla moich przyjaciół, jakichś rodzinnych uroczystości, a z czasem stało się to moim zawodem i takim sposobem na życie. Oprócz tego filmu w sumie powstał jeszcze wcześniejszy film, Epopiryna, była to parodia reklamy Etopiryny, ale za taki pierwszy oficjalny uznaję ten Detox, także tam to może była taka próba bardziej. I od tego się wszystko zaczęło, to było taką jakby takim bodźcem do działania, do dalszej pracy, a ktoś na przykład stał się dla ciebie jakąś taką inspiracją, jeszcze tak motywował cię w tych twoich działaniach, wspierał, nakręcał pozytywnie? Tak, zdecydowanie. Oprócz oczywiście rodziny, w tamtym okresie szczególnie mamy, takim moim mentorem w tamtym czasie był Michał Szwed z Pracowni Edukacji Filmowej w Bolesławcu, którego poznałem w szkole średniej i który pomógł zmontować ten pierwszy film, o którym wspomniałem. Jak zobaczyłem, w jaki sposób można zmontować film, żeby wyglądał ciekawie z tego, co my nakręciliśmy, z takich naprawdę skrawków materiału, to zobaczyłem, że ten gość ogarnia temat. No i okazało się, że prowadzi zajęcia filmowe w Bolesławieckim Ośrodku Kultury i przez kilka lat uczestniczyłem w tych zajęciach, tam ucząc się wszystkiego. Później staliśmy się przyjaciółmi, później z Michałem pracowałem jeszcze w telewizji, gdzie uczyłem się dalej warsztatu, więc Michał tak naprawdę mnie tym zaraził jeszcze mocniej w tamtym czasie. A kiedy pojawiła się taka pierwsza myśl, że to może być właśnie taki sposób na życie? Przyszła praca, zawód? Właśnie chyba w czasie pracy w telewizji w Zgorzelcu. Pamiętam, że wtedy, no wiadomo, zarabiałem pieniądze, to była jedna z moich pierwszych prac, w zasadzie druga. I zarabiałem w fajny sposób, bo jeździłem na materiały, montowałem je, byłem prezenterem, robiliśmy tam wszystko po prostu od A do Z. Łącznie z wyklejaniem studia i tworzeniem go razem z Michałem i innymi pracownikami. Więc wtedy zobaczyłem, że mogę robić to zawodowo. W tamtym czasie założyłem już też firmę, swoją jednoosobową działalność i szukałem dodatkowych zleceń po pracy, które mógłbym wykonywać tak, żeby się dalej rozwijać. I tych zleceń było coraz więcej, później przyszły pierwsze moje próby dokumentalne, które robiłem już tak całkowicie dla siebie. No i z czasem zmieniałem te prace podstawowe na coraz mniej absorbujące czas, później jakieś pół etatu, później jakieś kilka godzin w tygodniu, aż w końcu zaryzykowałem, całkowicie się odciąłem od takiego standardowego podejścia do życia i do pracy i jestem szczęśliwy bardzo. A bałeś się tak na początku podjąć takie ryzyko, bo to jednak artystyczne kierunki są dla odważnych. Nie powiem, że nie, bo każdy wiąże jednak przyszłość z jakimiś standardowymi zawodami, ewentualnie realizuje swoje pasje dodatkowo, a tak postawić wszystko na jedną kartę to takie nie lada wyzwanie. Tak, było to wyzwaniem, ale tak jak wspomniałem, na szczęście to się odbyło, dla mnie na szczęście, bo nie miałem tyle odwagi wtedy na to, odbyło się to etapami. Więc miałem jeszcze jakiś taki standardowy dochód ze standardowej pracy, bezpiecznej, jeśli można tak to ująć.
ale starałem się przerzucić tą skalę bardziej w stronę filmu i bardziej w stronę tej mojej działalności. No i wtedy, jak już przyszedł czas, żeby się zdecydować, to to ryzyko już było znacznie mniejsze. To już było 30% ryzyka, a nie 100%. Więc udało mi się i wtedy jakby wiedziałem, że muszę już to robić, skoro zdecydowałem się, założyłem tą firmę i muszę zrobić wszystko, żeby się z tego utrzymać. No i oczywiście początki były bardzo trudne. Realizowałem filmy za bardzo malutkie kwoty, zależało mi, żeby budować swoje portfolio, więc teraz tak z perspektywy czasu, jak na to patrzę, to myślę, że zrobiłem dużo takiej roboty, żeby teraz móc jakby się z tego cieszyć. Więc też doceniam młodych, też jestem młody, ale takich początkujących bardzo twórców, czy osób, które chciałyby w ten sposób spędzać swoje życie, pracować jako freelancer, filmowiec, fotograf, jakkolwiek. Bo wiem, ile wysiłku to kosztuje, więc podziwiam też takie wiadomości na Facebooku, jakie się zdarzają, że słuchaj, chciałbym pomóc Ci w jakiejś produkcji nieodpłatnie, bo chciałbym się czegoś nauczyć i chciałbym zbudować jakieś swoje portfolio. Więc bardzo cenię sobie takie podejście, bo ja też takie reprezentowałem. Czyli można po prostu do Ciebie napisać, jeśli ma się jakieś pytania odnośnie, dajmy na to, montażu filmów czy nagrywania, jest się początkującym vlogerem, cokolwiek, po prostu robi się coś związanego z branżą filmową? Oczywiście i często się tak zdarza, że takie osoby do mnie piszą. Staram się, nie ma tych oczywiście wiadomości tak wiele, bo jest wielu bardziej doświadczonych filmowców, nawet u nas w regionie, takich, którzy mogą się lepiej swoją wiedzą podzielić. Mamy też internet, w którym wiedza jest nieograniczona i wystarczy znać trochę języka angielskiego, żeby się wszystkiego tak naprawdę nauczyć, ale pomimo to zdarzają się takie osoby i ja bardzo wszystkich serdecznie zachęcam, jeśli ktoś chciałby się tym zająć, to z przyjemnością mogę z Wami popisać na Messengerze, jeśli w jakiś sposób mogę pomóc. Nie jestem super pedagogiem, moja wiedza też jest ograniczona, muszę Wam przyznać, że na przykład pod kątem technicznych rzeczy związanych z filmem mam wiele braków, bo mam takie podejście do większości spraw w życiu, że najpierw staram się spróbować zrobić coś, a później ewentualnie uzupełniam te luki. Więc trochę odwrotnie, ale dzięki temu podejmuję więcej działań i z tych działań procentowo więcej rzeczy mi się udaje, bo po prostu więcej razy próbuję. Tak, a w Twoim zawodzie też są takie dosyć ciężkie sytuacje, czasem się zdarzają jakieś takie nieoczekiwane zwroty akcji. Czy miałeś właśnie w swoim życiu jakieś takie trudniejsze sytuacje związane właśnie, dajmy na to, z jakimś zleceniem, czy z pracą na jakimś planie? Mhm. Wiktoria, bardzo fajne zadajesz pytania. Bardzo dobrze idzie, prawda? Naprawdę. Sam teraz uruchamiam szare komórki, żeby sobie takie sytuacje przypomnieć. Takich sytuacji było tak naprawdę bardzo wiele, szczególnie na ślubach, które realizowałem przez długi czas, jeszcze teraz je realizuję, ale już powoli odchodzę od tej formy produkcji. Natomiast w trakcie realizacji takiego reportażu ze ślubu dzieje się mnóstwo rzeczy. Czasami para młoda jest spóźniona, czasami Ty jesteś spóźniona. Dużo nieoczekiwanych sytuacji. W filmach korporacyjnych też zdarzało się, że byliśmy przyszykowani na nakręcenie jakichś ważnych scen. Byliśmy w 3-4 osoby, było dużo sprzętu, część sprzętu była wypożyczona, więc jechaliśmy po ten sprzęt do Wrocławia, żeby wrócić do Zgorzelca nakręcić film, po czym okazywało się, że jakiś tir nie przyjechał, więc z tym wszystkim mogliśmy sobie po prostu postać i pocieszyć się, napić się kawy i wrócić do domu. Wiele sytuacji mieliśmy wraz z Emilem Mazurem w trakcie realizacji dokumentu w Bośni. Spędzaliśmy całe dnie w lesie, w upale, w takich miejscach odludnych i tam też zdarzało się wiele takich interesujących gagów, o których nie wypada mi wspominać na wizji, więc ta praca jest bardzo interesująca i nieprzewidywalna też czasami, jeśli się to weźmie pod uwagę i jest się w stanie to przeżyć, no to jest naprawdę super. Dla mnie na przykład, już podsumowując wątek, jest to jedna z zalet tej pracy. Każdy dzień wygląda zupełnie inaczej, faktycznie może się coś wydarzyć, ale można jakby nad tym zapanować. Dzisiaj jestem z Tobą, rozmawiam, jestem w programie, fajnie się bawię. Jutro będę kręcił zupełnie inny film, w sobotę wyjadę do Warszawy, więc dzieje się naprawdę wiele fajnych rzeczy, jeśli tylko się pozwoli na to. Może opowiesz nam coś o swoich planach, właśnie takich niedalekich, filmowych oczywiście, związanych właśnie z jakimiś fajnymi wyjazdami, czy z poznawaniem ciekawych ludzi? To jest właśnie też między innymi powód, dla którego zdecydowałem się kręcić vloga.
żeby móc dzielić się z innymi ludźmi i trochę tak jakby zainspirować, że pomimo tego, że nie jestem specem, nie jestem mistrzem i mieszkam w Bolesławcu, czyli w małym mieście dość, to mogę podróżować, mogę poznawać fajnych ludzi właśnie. Część rzeczy, o których powiem, to są rzeczy, które są potwierdzone, ale doświadczenie nauczyło mnie, że nie warto aż tak bardzo na początku się podpalać, bo później różne rzeczy się dzieją, na przykład tak jak mój ostatni film o księdzu, który został wstrzymany tymczasowo. Ale żeby mieć o czym mówić, to opowiem Wam o moim wyjeździe weekendowym, który mam właśnie przed sobą. Będę uczestniczył w trasie koncertowej zespołu Happy Set. Będę starał się pokazać kulisowe działanie zespołu i jeśli ktoś się nie słyszał zespołu, to polecam. To jest taki, nie wiem, rock alternatywny, Przemek? Będzie rock alternatywny? Taki lightowy rock do ogniska. Ja się zna chyba. Chyba tak. Bardzo ich lubię, więc postanowiłem się z nimi skontaktować i zgodzili się, żebym wziął udział właśnie w ich trasie koncertowej i przygotował dokument na ich temat. Zobaczymy, jak to pójdzie. Może się okazać, że materiał będzie już gotowy i nie zostanie opublikowany z jakichś powodów. Wiadomo, takie zespoły też rządzą się własnymi prawami. Ale niemniej jednak spędzę z nimi kilka dni. Będzie to fajna przygoda. Tak, będzie to dla mnie fajna przygoda, nawet jeśli ostatecznie nie powstanie z tego jakiś gotowy produkt, że tak brzydko to ujmę, to jednak zobaczę, jak wygląda życie takiego zespołu rockowego. To jest też moje ukryte marzenie, żeby mieć swój zespół rockowy, ale nie potrafię na niczym grać ani śpiewać, więc na razie sobie temat odpuściłem. Ale będę trochę członkiem zespołu przez kilka dni. W sobotę jest koncert w Warszawie, w niedzielę jest koncert na wschodzie Polski w Białej Podlaskiej. Później będę uczestniczył także z nimi na koncertach w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Wałbrzychu i Wrocławiu. Więc to jest taki mój plan na luty i na marzec, a w kwietniu spełniają się moje marzenia i wylatuję do USA, realizując film dokumentalny o Andrzeju Pityńskim. To jest taki rzeźbiarz, który stworzył m.in. dość kontrowersyjną w ostatnim czasie rzeźbę, znaczy ta rzeźba już jest stara, ale stała się kontrowersyjna, pod tytułem Katyń, stoi w Jersey City i chcieli ją przesunąć ostatnio. Gdzieś kilka metrów dalej, jakby na tle tej rzeźby jest cały Nowy Jork, więc to było takie prestiżowe miejsce, a teraz Amerykanie chcieliby, żeby to miejsce zostało zwolnione, więc tam było dużo kontrowersji. Więc to jest ten człowiek i przy tym projekcie będę operatorem oraz montażystą. Reżyserem jest Gabriela Komarnicka i ona zaprosiła mnie do realizacji tego filmu. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy zdjęcia w Ulanowie na wschodzie Polski. Też była fantastyczna wycieczka, bo nigdy nie byłem w tamtych okolicach. Są okolice Sandomierza, mniej więcej w tym. To też piękne miejsce. Pięknie. Nie sądziłem, że ta nasza Polska wschodnia jest tak piękna. Są piękne drogi, klimat, przyroda, fantastyczne miejsce. Tam spędziliśmy kilka dni, byliśmy także w Gliwicach, więc choćby zwiedzanie Polski nawet jest ciekawą rzeczą. No ale udało się i 10 kwietnia wylatuję. Mam nadzieję, że to się wszystko powiedzie, bo okazuje się, słuchajcie, że nawet jeśli ma się wizę do USA, ma się kupiony bilet, ma się osobę, która cię przyjmie w Stanach, to możesz nie zostać wpuszczona tam na lotnisku. Czyli mogę dolecieć sobie do Nowego Jorku, wysiąść i po rozmowie z urzędnikiem państwowym dokładnie z powrotem. O kurczę. Także, ale będę w Stanach, bo będę na lotnisku. Nawet jak mnie cofną, to zrobię. Nie, trzymamy kciuki, żeby nie cofnęli. Wszyscy trzymamy kciuki. Tak, bo ja też, słuchaj, nie wiem dlaczego, ale tak się tym stresuję. Mam super alibi, bo w Polsce mam rodzinę, mam firmę, mam datę powrotu, mam kupiony bilet powrotny, ale jakoś jest, wiecie, to taka nuta emocji mi towarzyszy. Także dziękuję, trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że też tam mi się powiedzie i że zrobię dobrą robotę, bo polecieć to jedno, a nakręcić tam film to drugie. No tak, wiadomo. A kiedy będzie można oglądać tą produkcję właśnie, o której wspominałeś? Mm-hmm. Ta produkcja najprawdopodobniej będzie miała swoją premierę pod koniec 2019 roku. Mówię prawdopodobnie, bo współpraca z reżyser Gabrielą Komarnicką jest bardziej złożona niż zazwyczaj, kiedy ja samodzielnie realizuję cały film, bądź ja jestem reżyserem i współpracuję z innymi. Wtedy jestem w stanie przewidzieć, kiedy ten film będę miał czas zmontować, jak go zmontować już wiem, natomiast tutaj dzieli nas olbrzymia odległość, bo Gabriela mieszka pod Nowym Jorkiem właśnie, ja mieszkam w Bolesławcu, więc później będziemy ten film montowali całkowicie zdalnie.
I to trochę potrwa, ale mamy nadzieję, że film powstanie pod koniec właśnie tego roku i będzie miał swoją premierę na pewno w Nowym Jorku i w Warszawie, ale bardzo będę chciał, jeśli tutaj w Bolesławcu się Ośrodek Kultury zgodzi, żeby też puścić ten film w Bolesławcu, bo zależy mi, żeby moim przyjaciołom, rodzinie i widzom kanału choćby pokazać też ten film, bo też sam na niego czekam, mam nadzieję, że mi się uda. Ostatnio też właśnie założyłeś kanał, prowadzisz, kanał już masz w sumie od dłuższego czasu, ale prowadzisz... Nic tam się nie działo. Działo się trochę, działo, ale teraz ostatnio właśnie bardzo aktywnie działasz na kanale i dodajesz często vlogi, właśnie pokazujące twoją pracę, hashtag dokumentalista. Możemy zobaczyć właśnie, jak wygląda twoja praca od kuchni, często jakieś zabawne sytuacje związane z twoją pracą i powiedz, jak właśnie powstał pomysł na tworzenie takich vlogów, skąd to się wzięło? Mhm. Na pewno zainspirowałem się takimi najbardziej znanymi vlogerami, tak jak zresztą pewnie większość osób, która zaczęła kręcić tego typu produkcje, czyli Casey Neistat, Krzysztof Gonciarz. I na początku podchodziłem bardzo sceptycznie do tego typu filmów, bo myślałem sobie, a kogo to interesuje, że tam ktoś pije kawę, że właśnie coś kręci, że gdzieś wyjechał, ale tak naprawdę zauważyłem, ile ja czasu poświęcam na oglądanie ich vlogów i jak one bardzo mi się podobają, choćby właśnie vlogi Krzysztofa Gonciarza, który był jakiś czas w Nowym Jorku i przed tą moją podróżą ja po prostu z wypiekami na twarzy oglądałem wszystkie jego filmy, wczuwając się w ten klimat, który być może sam poczuję. Więc tak myśląc sobie trochę o nich, pomyślałem, że może ja bym też spróbował. Drugą sprawą jest to, że wierzę, że branża produkcji filmowej, czyli to, z czego się utrzymuje, też będzie dążyła w tym kierunku bardziej vlogowym w przyszłości. Więc chciałbym też być na bieżąco i próbować nowych rzeczy. Wydaje mi się, że akurat w takich branżach kreatywnych, w momencie, kiedy się stoi w miejscu, to ta śmierć nadchodzi szybko wtedy. Więc pomimo tego, że trudno mi to przychodzi, nie ukrywam, nagrywanie vlogów, mówienie do kamery, przechodzenie miastem z kamerą, tak jak wspomniałeś przed naszą rozmową, w Bolesławcu jest to trudniejsze niż na przykład w Warszawie, z tego powodu, że tam się wtapiasz w tłum, a tutaj wszyscy siebie znają i widzą gościa, który gada do kamery. Ale staram się to robić i to też w zasadzie powstało 11 czy 12 odcinków do tej pory, a już przyniosło mi wiele bardzo fajnych wiadomości, jakichś dobrych słów. Też pozwoliło mi tak naprawdę inaczej patrzeć na otaczającą mnie rzeczywistość i pod względem mojej pracy dokumentalnej, bo marzę o tym, żeby w przyszłości kręcić tylko filmy dokumentalne, jest to super nauka. Muszę zwracać uwagę na to, co jest interesujące, wyłapywać jakieś elementy otoczenia, które być może będą ciekawe, budować historię, to jest takie oklepane pojęcie, budowanie historii, tworzenie historii, ale okazuje się, że ta historia jest najważniejsza. Widziałem niejednokrotnie filmy kręcone telefonem, które były fantastyczne, a widziałem filmy hollywoodzkie, które były nudne, więc to nie sprzęt ma znaczenie, okazuje się, ale właśnie ta historia. I z tego powodu szkolę się w tym i staram się, żeby te vlogi były coraz lepsze. Wydaje mi się, że też ta szczerość przekazu takich filmów, nie ustawianych, nie reżyserowanych, tylko po prostu reżyserowanych przez życie dosłownie, daje ludziom to poczucie takiej właśnie twojej też otwartości na nich, że jednak zbliżasz się do nich poprzez te filmy, że chcesz im pokazać to wszystko, nie ściemniając, że to jest wszystko takie świetne, dokładnie, ustawione, po prostu idealne, tylko jednak tak pokazujesz prawdziwego siebie i prawdziwe oblicza twojej pracy. Doskonale to zauważyłaś i ja też zwróciłem uwagę, że wyłapuję trochę taki fałsz często właśnie, czy w filmach, czy w jakiejś komunikacji ludzi między sobą, i że to, na czym mi bardzo zależy, to jest ta szczerość, więc staram się być jak najbardziej szczery. Oczywiście czasami się coś kreuje, czasami spojrzę w lustro, czy mi gdzieś coś nie wystaje, zanim coś nagram, też bez przesady, ale jednak. Więc trochę jest w tym kreacji, ale staram się, żeby to było jak najbardziej naturalne. I dzięki tym vlogom też zrozumiałem to, że na tym mi najbardziej zależy w swoich filmach. Czyli najbardziej interesują mnie faktycznie filmy dokumentalne z tego powodu, że pokazują szczerość, prawdziwe życie, prawdziwych ludzi. Oczywiście przez pryzmat moich doświadczeń i z mojej perspektywy, ale jednak dla mnie ta perspektywa jest naturalna. I to mnie najbardziej w tym kręci, żeby sprawić, żeby ludzie byli jak najbardziej naturalni w tych filmach. No i żebym ja był naturalny w moich vlogach. Tak, bo jednak to, co tworzysz, musi być odzwierciedleniem też samego ciebie, więc
No, nie ma co się dziwić. Naprawdę, vlogi bardzo polecam. Jeśli jeszcze nie widzieliście, wchodźcie na kanał Szymona. Vlogi pod tytułem Dokumentalista. Także naprawdę polecam, godne uwagi i możecie zobaczyć właśnie, jak Szymon pracuje, jak wygląda jego plan, na przykład z różnych zleceń. Tak, na przykład teraz nawet kręcimy vloga. Jeśli będziecie mieli ochotę... Poczekajcie, teraz dopiero nagrywam. Jeśli będziecie mieli ochotę sprawdzić, jak program wygląda z drugiej strony, z perspektywy gościa, czegoś takiego jeszcze nie było, to zapraszam Was na mojego vloga. Tak jeszcze wracając do Twojego zawodu. Co w nim najbardziej cenisz? Czy jest to właśnie ta możliwość jakby bliskości z innymi ludźmi, poznawania ich historii życiowych, czy możliwość jakby realizowania swoich pasji, kreatywnych pomysłów, które rodzą się w Twojej głowie? Tak, te rzeczy, o których wspomniałaś, jak najbardziej. To jest połączenie chyba wszystkich takich aktywności i cech, które mi się w życiu podobają. Najbardziej męczy mnie taka perspektywa pracy biurowej od 8 do 16, gdzie nie mam możliwości wyjścia poza pewne ramy. Nie chodzi, że jestem jakiś turbo kreatywny i jestem super artystą i Bóg wie co. Chodzi jednak o to, że siedzenie przez dłuższy czas, wykonywanie jakiejś czynności, która nie wymaga wysiłku aż tak dużego intelektualnego, wydaje mi się po prostu nudne. Więc w tej pracy najbardziej cenię sobie to, że każdego dnia dzieje się zupełnie co innego, że mogę sam ustalić sobie godziny tej pracy. Oczywiście to jest bardzo zgubne, bo szczególnie jak zaczynałem, to pracowałem bardzo długo. Miałem taki system pracy, że wstawałem rano, powiedzmy o 7, pracowałem jak normalni ludzie do 15 czy do 16, później robiłem sobie przerwę, załatwiałem różne rzeczy, odpoczywałem. I wieczorem o 20 znowu siadałem i do pierwszej w nocy tam pracowałem, więc to jest bardzo zgubne. Ale jak już sobie wypracujesz pewien taki system i zdroworozsądkowo pomyślisz, to można sobie ten czas ustawiać w bardzo fajny, kreatywny sposób. Przez co na przykład mogę być tutaj z Tobą, z Wami o 10 rano i nie musiałem się zwalniać z pracy. Więc to jest dużą zaletą. I drugą największą zaletą, w zasadzie też o tym wspomniałaś, jest to, że można poznawać nowych ludzi i dowiadywać się o nich różnych rzeczy oraz na chwilę być kimś innym przez jakiś czas. Na weekend będę członkiem zespołu Happy Set, członkiem ekipy zespołu. W innym dniu będę słuchał opowieści kogoś na przykład chorego na jakąś ciężką chorobę. Będę starał się wczuć w jego skórę. Teraz rozmawiamy i jesteśmy w programie, gdzie obserwuję, jak świetnie sobie radzisz jako dziennikarka. Więc z każdego dnia dzieje się coś innego i to jest chyba dla mnie najbardziej ekscytujące.